Cześć, witam Was serdecznie. Zaczynamy przygotowanie do restartu. Miało być inaczej, miałem od czego innego zacząć, ale w sumie się przeciągnęło i przyszła mi to dzisiaj taka paczuszka. Zakupiłem nowe rośliny i jestem ciekaw, co w tej paczce się znajduje, w jakim stanie są te rośliny i przede wszystkim, czy duże, czy małe. No, po paczce można sądzić, że te rośliny nie będą zbyt duże. I teraz może też powiem przy okazji tej paczki, dlaczego zdecydowałem się akurat na ten zakup, ponieważ no, nie jestem zwolennikiem kupowania roślin w takich sklepach. Bardziej bym tutaj skłaniał się ku temu, aby kupować od akwarysty, ale zaraz o tym opowiem, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Najpierw otworzę tą paczkę. No ok, mam już paczkę otwartą, skądinąd fajnie pakują, trzeba przyznać. No i oczywiście ja wiem, że to są rośliny z hodowli emersyjnej, ale to nic, one się przekształcą w formę podwodną. No i teraz zobaczcie, jak to przychodzi pakowane przez firmę Invita. Może ja to wyciągnę teraz sobie na spokojnie. No i tutaj mamy Echinodorus po prawej, Echinodorus drugi, Echinodorus trzeci i Echinodorus czwarty. To jest Aren, to szczerze powiedziawszy w większości nie będę znał nawet, nie będę tu ściemniał. One i tak się przekształcą, słuchajcie, jeszcze to inaczej będzie. Cordiflorius jakieś tam. No dobrze, mamy żabienicę. No i co tam dalej? Kolejna folia. I co tu jest? To są też żabienice, ale też nie pamiętam. Ja to później sobie rozpakuję. No i jak już będę w wodzie, to wam jeszcze raz wszystko pokażę. Ale też są żabienice, tylko że nazwy są tutaj, widzę, inaczej troszkę popisane niż to, co ja zamawiałem. Mniejsza o to. Zaraz powiem, tak jak mówiłem, dlaczego akurat z tej firmy, a nie na przykład z innej. I tutaj dalej jest co? A no, też są żabienice. No i o co tu chodzi? Czemu same żabienice? No, będzie akwarium, proszę Was, z żabienicami. No i teraz chcę z tymi żabienicami ożenić kryptokoryny, ale gdzieś czytałem, też słyszałem i dzisiaj z bratem też rozmawialiśmy na ten temat. No i może tutaj też wypowiedzcie się, jakie są Wasze wrażenia, odczucia odnośnie tego, bo ja słyszałem, że kryptokoryny coś tam no uwalniają do wody, czy tam nie wiem, jak to określić, czy korzenie, czy coś, że żabienice nie bardzo chcą rosnąć w towarzystwie kryptokoryn. No ja w swoim akwarium no mam sporo kryptokoryn, których nie chciałbym wyrzucać i chciałbym to jakoś wszystko ładnie pogodzić. No i teraz właśnie będę nad tym się przez ten czas, jeszcze do czasu restartu, zastanawiał, jak to wszystko zrobić. Widzę, że te żabienice są spoko, tak jak myślałem, że przyjdą. Więc dam im tam chwilę czasu, no oczywiście zanim zaczną rosnąć w akwarium, to jeszcze kupę czasu musi minąć. Dobra, czemu tak, a nie inaczej? Słuchajcie, no bo można, ja jestem zwolennikiem kupowania roślin od hodowcy, od akwarysty, który no ma nadwyżkę, powiedzmy, coś tam rozmnożył i chce sprzedać. I w takim wypadku wtedy to się najlepiej opyla dla nas i dla niego. No nie, on sprzedaje, my kupujemy, roślina jest w wodzie i zazwyczaj wtedy się przyjmuje ładnie, pięknie, bez żadnego problemu. Ale chcąc zamówić taką ilość żabienic z jednego punktu, słucham Ciebie. No i wracając, chcąc zamówić te żabienice z jednego miejsca, no to jest ciężko spotkać takiego akwarystę, który by miał tyle szczepek, na przykład takiej, takiej, takiej
i jeszcze jakiejś tam innej żabinicy. Więc stwierdziłem, że po prostu w tym wypadku no, jestem zmuszony kupić z tej firmy, a że już od nich brałem ileś tam razy, więc wiem, czego się spodziewać i jak z tymi roślinami postępować. No dobrze, to byłoby tyle tytułem pierwszego filmu przygotowawczego do restartu. Kolejny film będzie, jeśli mi się uda, bo ostatnio jest jakoś tam ciężko mi nagrywać filmy, będzie z podłączenia FX-a i kilka słów na temat tego filtra, bo są różne opinie. I niedługo ten restart. No, to trzymajcie się, cześć, do usłyszenia, dajcie łapę w górę, jak się podobało, a jak nie, to też dajcie i jakiś komentarz zostawcie, to będę tutaj coś kombinował, będziemy sobie pisać. Trzymajcie się, cześć.